Nieszczęścia chodzą parami, więc wierzę coraz częściej, że nigdy mnie nie spotka. Największe z wszystkich nieszczęście jest wielkie tak, że wystarczy, bym w prochu starty leżał. Nie znajdę przed nim tarczy, nie znajdę przed nim puklerza. Lecz los, los czuwa nad nami, kto ufny, ten mnie pojmie. Nieszczęścia przecież chodzą parami i to mi daje rękojmie. I wierzę ja, mała płotka, zaszyta w szuwary losu, że to największe mnie nigdy nie spotka, bo spotkać mnie nie sposób. I wierzę ja, mała płotka, zaszyta w życia szuwary, że to największe mnie nigdy nie spotka, bo ono nie ma pary. W 67 roku odnotowałem ważny fakt dla mojej, że tak się wyrażę, artystycznej biografii. Już miałem zgromadzone trochę utworów i postanowiłem, że będę dawał recital samodzielny, półtora godziny, bo wiecie Państwo, w naszym, że tak powiem, świecie to jest tak, pół recitalu, to jest pół spektaklu, to jest 45 minut, cały recital to jest półtorej godziny. Ja te 45 to już dawałem bardzo sporo, na przykład w towarzystwie Igi Sembrzyńskiej, czy na przykład w towarzystwie Aliny Janowskiej. Wreszcie się zdecydowałem na samodzielny recital, zgłosiłem się do sali tej biura estrady w warszawskiej, no żeby mi jakąś salkę znaleźli przyjemną, miłą, zorganizowali, prawda, żeby przyszli przyjaciele, żeby coś była miła, kameralna atmosfera i tak dalej. I oni bardzo szybko zareagowali. To był 67 rok, dosłownie w dwa miesiące miałem telefon. Panie Wojtku, mamy dla pana salę. Pytam, co za sala? Sala kongresowa Pałacu Kultury. Więc ja mówię, że ja miałem coś kameralnego na myśli, a może nie do tego stopnia akurat. Ale się okazało, nie ma dymu bez ognia. Dlaczego oni to zrobili? Bo oni mieli tę salę wynajętą na występy jakiejś artystki z Francji, która po prostu nawaliła, nie przyjechała. I musieli płacić spore odszkodowanie. Więc mówią, leć pan tam, to chociaż to odszkodowanie nas minie. I co państwo powiecie? Co państwo powiecie? W dwa dni, piątek, sobota, w 67 roku w grudniu, wypełniliśmy trzy sale z akompaniamentem Janusza. No i proszę państwa, co jeszcze do tego mogę dodać? Że były to dla mnie takie niezapomniane chwile, od tego się w ogóle zaczęło moje dawanie recitali, które trwa do dziś, że właśnie z tak wspaniałym kolegą, muszę go pochwalić, troszeczkę współpracuję, że tak dodaje otuchy, że tak wspaniale gra, a poza tym jeszcze wiecie państwo, co potem mi robił? Kawały mi robił różne. Więc opowiem taki pierwszy z brzegu. Gramy recital, już nie w sali kongresowej, gdzie indziej. Są trzy utwory do końca. On mi teatralnym szeptem na brawach mówi, ona już płacze. I teraz przygrywka, ja muszę śpiewać dalej i cały czas myślę, która płacze, gdzie? W kulisie, na widowni. Więc są brawa po następnym numerze, ja się do niego nachylam. Mówię, która płacze? Potem ci powiem. I tak mnie wytrzymał do samego końca. Wreszcie kiedy się recital skończył, mówię, Janusz, która to płacze? A ona mówi, ta, co kroi cebulę do tego śledzia, co go będziemy zaraz jedli. Janusz szef. Naturalnie, że piosenki z muzyką Janusza były podstawą mojego repertuaru w tym recitalu z 67 roku. I teraz taką rzeczkę zapomnianą, przypomnijmy się, ona nazywa